Bardzo dziękuję, panie marszałku. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Rozpoczęły się uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Z tej okazji chciałabym skierować kilka słów do młodzieży, rodziców i nauczycieli. Drodzy maturzyści, zakończyliście przygodę w swoich szkołach. Wiem, że momentami nie było łatwo, ale jak mawiał Arystoteles, korzeń nauki jest gorzki, ale owoc słodki. Pamiętajcie, że wiedza jest wartością nabytą, której nikt nie jest w stanie wam odebrać. Przed wami egzamin dojrzałości. Coś, co każdy z nas pamięta przez całe swoje życie. Wspomnienia związane z tym szczególnym czasem na długo pozostaną w waszej pamięci. Ten szczególny okres decyduje o waszych perspektywach na całe życie, a przyjaźnie zawarte na etapie szkoły średniej są najtrwalsze. Drodzy maturzyści, pragnę życzyć wam jak najlepszych wyników z egzaminu maturalnego. Niech stanie się on przepustką na wymarzone uczelnie i kierunki studiów. Rozpoczynacie dorosłe życie, którym z całego serca życzę wam dużo szczęścia, wszelkiej pomyślności i spełnienia planów oraz marzeń. Dziękuję za wasz wysiłek, zaangażowanie w różne inicjatywy i dla waszych szkół, i dla was samych. Na ręce dyrektorów, wszystkich nauczycieli i rodziców składam podziękowania za podejmowany codzienny trud edukacji i wychowania uczniów. Wierzę, że państwa zaangażowanie we wzorową organizację procesu kształcenia stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów i zaowocuje licznymi osiągnięciami młodzieży. Zapewniam wszystkich państwa o swoim wsparciu i szacunku. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, rodziców i maturzystów ze szkół średnich, a w szczególności z Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim, z 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Bydgoszczy i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 imienia Franciszka Siemirackiego w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.